Witam, moi drodzy, w mojej kuchni. Bitki wieprzowe. Oczywiście sosik będzie z tych bitek zrobiony i pokażę wam, jak się go przyrządza, a takie bitki nadają się doskonale na przykład do klusek, do makaronu, do ziemniaków, do pampuchów, czyli klusek parowych. Takie rzeczy możecie też znaleźć u mnie na moim YouTubie. Zapraszam was, zobaczmy, przyrządźmy razem te bitki. Zobaczcie oto produkty, jakie potrzebujemy. Oczywiście zaczniemy ten pokaz od przepysznego karczku, który tu przygotowałem. Piękny kawałek mięsa. Oczywiście będę używał tej cebuli i tego czosnku. Smażyć to będziemy na oleju i na maśle klarowanym, żeby te biteczki nasze były jeszcze smaczniejsze. Jajka to są do panieru. Oczywiście przyprawy. Majeranek, sól, pieprz będziemy kręcić na świeżo. Kminek. Ja zawsze używam odrobinkę kminku. I tutaj mamy taki bulion mięsny. Możecie sobie go sami ukręcić albo ewentualnie wziąć jakąś kostkę rosołową lub też bulionetkę, a tutaj do panierowania jeszcze mąka i to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Biorę ostry nóż i kroję piękne kotlety. Mniej więcej 1,5 cm, takie powinny nam wystarczyć, więc jeden, ale ten karczek przepiękny. 2, 3, 4 i 5 cięć, więc będzie 6 kotletów. Teraz te kotlety trzeba delikatnie rozbić, nie za mocno, ale jednak, więc użyję do tego folii i tuczka oczywiście do kotletów, do schabów i teraz tutaj przykrywamy lekko folią, żeby nam nie pryskało dookoła. Możecie użyć torebki foliowej, to też nie jest zakazane. I lekko je rozbijamy. Tak, tyle wystarczy i już mamy kotlecik jeden, ja rozbijam resztę, a wy u siebie w domach. I teraz muszę każdy z tych wspaniałych kotletów przyprawić pieprzem i solą, tylko i wyłącznie na razie. Kręcimy trochę pieprzu na talerz, kręcimy trochę soli morskiej, może być zwykła sól oczywiście, i kładziemy kotlecika i znowu pieprz, oczywiście sól i kotlet. Teraz oczywiście będziemy te nasze bitki, nasze kotleciki już obtaczać najpierw w mące, później wrzucimy je w jajko i jeszcze raz w mąkę, pamiętajcie, i wrzucamy na rozgrzany tłuszcz, pięknie smażymy i przerzucamy do rondelka. Podpalam gaz i na patelni wlewam nieco oleju i wrzucam łychę masła klarowanego. No to lecimy, bierzemy kotlecika do mąki, pięknie go obtaczamy, żeby się ładnie już pokrył, do jaja. Jeszcze piękniej go moczymy i z powrotem w mąkę. I na patelnię pięknie, właśnie. I już zaraz kładę drugiego. No i teraz przekładamy kotleciki. Użyję takich łopatek drewnianych. I na drugą stronę. Zobaczcie, jakie piękne i rumiane. Właśnie one się tak lekko ściągnęły. I to jest oznaką właśnie tego, żeby je przewracać. Jeszcze troszkę się podsmażą. I już wrzucamy do tego rondla. Cebulę po prostu kroimy w kosteczkę, czyli nacinamy wzdłuż i jak zawsze drobna kosteczka. To samo zrobimy z czosnkiem. Pokroję najpierw wzdłuż, a później drobne paseczki i tak już wystarczy. O właśnie. Więc zdejmuję już ostatni kawałek karczku z patelni do rondelka, a na tą właśnie patelnię wsypuję wcześniej, tak jak widzieliście, obraną cebulę z czosnkiem. Trzeba tą cebulkę lekko zeszklić. Ale co to znaczy zeszklić cebulę? Chodzi o to, żeby ona się nie przypaliła na patelni, nie zrobiła się brązowa, tylko taka szkląco przeźroczysta. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i to właśnie nazywa się zeszklić cebulę, a nie ją przysmażyć. Trzymałem tą cebulę już tak na wolnym ogniu przez dłuższy czas, jakieś około 5 minut i teraz ona już jest tak przeszklona, nie jest brązowa, ale właśnie już jest miękka i teraz będę ją zalewał naszym bulionem, oczywiście. Po to właśnie, żeby zebrać wszystkie smaki z patelni i żeby nic nam nie uciekło, a jednocześnie na patelni od razu przyprawimy taką większą garstką, taką łyżeczką powiedzmy majeranku i do tego wrzucę jeszcze troszeczkę ziarenek kminku, oj chyba za dużo, przepraszam, tak do smaku, odrobina. Teraz mogę podkręcić gaz, niech to się zagotuje, zbierzemy tu wszystkie smaki, aromaty, tłuszcz, wszystko co zostało po naszym smażeniu kotletów, ale myślina cieknie, mówię wam, naprawdę przepyszne smaki, zapachy cudowne. Na patelni już się zagotowało, więc wlewam wszystko do naszego garnka, pięknie, przykrywam ten garnek i podłączam gaz. Teraz chwilę czekamy, aż w garnku się zagotuje, a jak się zagotuje, to zmniejszymy płomień na tyle, żeby tylko się lekko gotowało
i te bitki nasze muszą się po prostu dusić do tego momentu, aż będą miękkie. To jest mniej więcej pół godziny do godziny maksymalnie, to już naprawdę. One były pięknie podsmażone, więc szybko nam się zrobią i to jest przepiękne, a zobaczycie, jaki wyjdzie super sosik. Sosik będziemy doprawiać na samym końcu. Sól, pieprz i to wszystko, nic więcej. One są lekko słone, bulion był słony, dosoliliśmy same kotlety, więc z tym trzeba ostrożnie, dlatego zrobimy to na końcu i będziemy podawać to wszystko składzionymi kluskami, które też znajdziecie na moim YouTubie. Szukajcie ich. A teraz czekamy, niech się pięknie wszystko przydusi, udusi, zadusi. Posłuchajcie chwilę, jak pięknie bulgocze ten sosik. Cudowny odgłos, ale troszeczkę mało jest tutaj tego bulionu, więc dolejemy wrzącej wody. Właśnie ją zagotowałem. No i zobaczymy. O, właśnie tyle. Ten kotlecik na wierzchu też będzie cudownie nam się gotował w tej parze, która się tam wytworzy. Teraz już nic więcej nie możemy zrobić. Trzeba przełykać ślinę i czekać. Słuchajcie, minęło już jakieś 40 minut gotowania. Sprawdzimy, jak to się wszystko ma tam w naszym garnku. Chodźcie, zobaczcie. No i widzicie, cudownie się już tutaj upychciło wszystko. Zobaczę sosik. Jaka niespodzianka, zobaczcie, jak on jest pięknie zabielony. Jego nie trzeba już niczym zabierać. Dodatkowo żadnych zaprawek, żadnych zasmażek. Jest świetny, zobaczcie też, jak smakuje. O, to jest fajna rzecz. Wspaniały. Słony jest dosyć dobrze. Trochę mało ostry. My lubimy ostre, więc trochę go jeszcze dopieprzę za chwilę młyneczkiem, ale naprawdę jest cudowny. Do kluseczek będzie fantastyczny. Zobaczymy teraz, jak mięsko. I żeby sprawdzić, czy nasze bitki są już pyszne i dobre, trzeba je po prostu tutaj nadłamać, zobaczyć łyżką, czy już jest mięso miękkie. I właśnie to jest sprawdzenie. Jeżeli tak, to będziemy już kończyć gotowanie. No pewnie, że jest miękkie, zobaczcie, ułamałem bezproblemowo kawałek i właśnie go spróbuję. On się rozpływa w buzi. Już wystarczy gotowania, około 40 minut, pamiętajcie, to wszystko się tam prychci i dusi. Zobaczcie oto nasze bitki w towarzystwie wspaniałych klusek kładzionych, które zrobiłem też właśnie niedawno na ten obiad. No tutaj dodatki, oczywiście do koloru i smaku. Moi już tu domownicy jedzą sobie, a ja jeszcze dla was produkuję ten film. Ale słuchajcie, znajdźcie mnie na YouTubie, szukajcie innych przepisów, kluski w różnej postaci, także inne rzeczy właśnie na obiad czy też na desery. Szukajcie mnie też na Facebooku, tam zobaczycie jakieś zdjęcia, może informacje. Takie dobre potrawy możecie jeść. Tak ma być. Cześć!